w drodze na grzybobranie taki piękny wodospadzik w środku lasu. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i myślę, że coś nazbieramy. Wyruszamy w las. Jest pierwszy borowik. Troszkę rydzów nazbierałem, bo już tak jak wcześniej mówiłem, te pierwsze takie dosyć gorzkie były. Teraz popadało przez weekend. Dosyć grzybki ruszyły. Zobaczymy jak z borowikiem, ale rydzów na pewno nazbieram sporo. Deszczyk popadał, ale to tyle co kot napłakał. Ledwie zwilżyło ściółkę. Pod spodem ziemia bardzo sucha, ale jak widać grzybki się pojawiają, także myślę, że to wystarczy do wzrostu. Kolejny borowik na mchu sobie rośnie. I to jest to, czego szukamy. Piękny borowik w towarzystwie pięknych muchomorków. Borowiki pojedynczo sobie rosną. Za bardzo nie widać takich młodych, które by dopiero wychodziły. Rykowisko trwa na dobre. Słychać jak jelenie porykują, no i w związku z tym jest inwazja strzyżaków, takich owadów latających, które się pchają we włosy. No i co krok zbieramy takie piękne rydze. Jest ich dosyć sporo. Tak jak mówiłem, właśnie nazbieram sobie rydzy, bo teraz w dużej ilości się pokazały, ale najpierw borowika wezmę, którego z daleka już zauważyłem. O. I ponownie coś się trafiło. Takie borowiki. Kolejny borowik. Ładnie sobie rosnący. Tutaj w oddali jest drugi. No i niezliczone ilości gołąbków dookoła, których tutaj nikt nie zbiera. Bardzo smaczne grzybki, tylko ostatnio bardzo robaczywe. I jeszcze takiego mamy borowiczka. I taki piękniutki pod drzewkiem sobie rośnie. Tutaj takie maleństwo wychodzi. No i tak jak mówię, gołąbków na każdym kroku. Muchomorki też różnej maści, jadalne i niejadalne. I kolejny borowik. Ładniutki, tutaj powyżej taki ogromny, na grubej nodze, ale tego zostawię, bo na pewno będzie robaczywy. I tu taki malutki, tyle co sobie wyrósł. No i tak, kolejny borowik. I jak się okazuje, do tej pory grzybki, które odnalazłem, w większości właśnie borowiki mają nóżki robaczywe, tak jak to ostatnio miało miejsce. Kapelusze standardowo zdrowe, także trzeba zaczekać na ten prawdziwy jesienny wysyp, kiedy wszystkie borowiki w ciemno można zabierać. Bez sprawdzania, czy są jakieś robaczki w środku, czy nie. No i kolejny większy borowik. Sprawdzimy, bo może się okazać, że
kapelusik zdrowy do suszenia będzie. No i nie myliłem się, tamten duży okazał się zdrowiutki, a tu tuż nieopodal kolejny taki większy i też zaraz go sprawdzimy. No i czasem uda się odnaleźć takie mniejsze. Zdarza się, że i tak się potrafią ładnie skamuflować w mchu, że ich prawie nie widać. Piękny borowik. O, i ślimak na nim siedzi. A, cały tu się wbił, aż w korzeń wszedł. Tutaj ładnie zakrywamy ściółeczkę mchem, żeby to wilgoć nie uciekała. I kolejny borowik. Tym razem w towarzystwie rydza, ale już takiego starszego. Borowików nie za wiele na dzisiejszym grzybobraniu. O. Takie masakrowane przez ślimaki, ale co krok są piękne rydze. Także dzisiaj jest zbiór borowikowo-rydzowy, także można powiedzieć, że pół na pół grzybków. Takie piękne rydze wam pokażę. Za chwileczkę będę je zbierał. Jak sobie rosną. Piękne rydzki. I przystępujemy do zbierania rydzów. Takie borowiki obgryzione przez ślimaczki na cienkiej nóżce. O, ten już nóżkę całą ma zjedzoną. Sprawdzimy w doborowym towarzystwie pięknych czerwonych muchomorków. Także jesień już pełną parą. Ogólna zasada jest taka, że jak jest mega wysyp czerwonych muchomorów, to znak, że jest jesień. No i znowu trafiły się borowiki. Rydzów nie nagrywam z tego względu, że nie ma sensu pokazywać, jak się zrywa rydze. Nie są takie piękne jak borowiki, żeby je pokazywać. Jest maleństwo następne. Ładny borowik. Tutaj próbował się jeszcze jeden ukryć. Czy udało się go odnaleźć? Taki borowik, także na dzisiaj kończymy wyprawę. Tak jak mówiłem, większość zbioru to są rydze. No i borowików też troszkę udało się nazbierać, ale nie już takiej ilości jak ostatnimi czasy. Także czekamy na kolejny wysyp. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.